Silnik klekocze tak jak zawsze, nie zauważyłem zmian w kulturze pracy. Producent zaleca normę 505.01, ale ja stosuję 505.00. Może następnym razem spróbuję wersji lepszej dla pompowtrysków. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś historia, która zainteresuje wielu użytkowników starszych diesli, zwłaszcza tych, którzy chcą jeździć oszczędnie, ale z głową. Przed Wami klasyk niemieckiej motoryzacji, Volkswagen Golf 4 z silnikiem 1.9 TDI, kod silnika ATD. Rocznik 2003, pod maską sprawdzona jednostka o mocy 100 koni mechanicznych, pośredni wtrysk, bez DPF-u, z aktywnym EGR-em. Stan licznika 366 tysięcy km, ale to nie on gra tu główną rolę. Kluczem dzisiejszego odcinka jest olej, konkretnie Jasol Gold 5W40, jeden z tańszych produktów na rynku, produkowany w Polsce przez Flukar. Inicjatorem dzisiejszego eksperymentu jest Marcel, który pisze: chciałem zrobić wymianę przy 10 tysiącach km, ale wyszło jak wyszło, finalnie wyszło około 13 tysięcy km. To już druga wymiana na ten sam olej, pierwsza również przebiegła bez zastrzeżeń. Silnik klekocze tak jak zawsze, nie zauważyłem zmian w kulturze pracy. Producent zaleca normę 505.01, ale ja stosuję 505.00. Może następnym razem spróbuję wersji lepszej dla pompowtrysków. To podejście idealnie wpisuje się w ramy testów budżetowych, które prowadzimy od czasu do czasu na kanale. W dzisiejszym eksperymencie przeanalizujemy, co dzieje się z tanim olejem po takim przebiegu w silniku, który z założenia nie jest specjalnie łaskawy dla smarowania, bo choć to tylko 101 koni mechanicznych, to pompowtryski, wysokie ciśnienia i masa sadzy potrafią z czasem odbić się na kondycji oleju. Marcel dostarczył dwie próbki, olej świeży prosto z opakowania, zakupiony przed wymianą, olej przepracowany po przebiegu około 13 tysięcy km, bez dolewek, bez dodatków, użytkowany w typowym codziennym stylu. W dalszej części odcinka sprawdzimy, jak wygląda lepkość po takim przebiegu, czy pojawiają się ślady utleniania, rozcieńczania paliwem lub innych niepokojących zjawisk. Zapraszam do dalszej części odcinka. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 97,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach,
oraz 14,4 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 153. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, zgodność niemal idealna w niższej temperaturze oraz przeciętna w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 79,7 w 40 stopniach Celsjusza oraz 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 150. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 19% w niższej temperaturze oraz o 15% w 100 stopniach Celsjusza. Porównując wynik do innych testów prezentowanych na kanale, to należy sklasyfikować ten przypadek do grupy, która zawiera zauważalnie podwyższoną redukcję lepkości. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie wnioski? Pierwsza bibuła, duża ilość sadzy, ale uwaga, jest opcja rozróżnienia poszczególnych stref, co w plamie z diesla jest już sporym osiągnięciem. Druga bibuła, wynik bez zastrzeżeń, równa plama, jest trochę zanieczyszczeń, ale nie są tu duże ilości. Trzecia bibuła, brak błękitnej poświaty. Jest natomiast żółta, szczerze mówiąc, to nie mam pomysłu, jakie może być jej źródło. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni następujące wyniki. Na początku podkreślamy dość duże poziomy sadzy, dodatkowo dość mocny sygnał od zanieczyszczenia paliwem, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń, poziomy wydają się być adekwatne do przebiegu oleju. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 74%, czyli została przekroczona granica 80%, którą interpretujemy jako optymalny moment na wymianę oleju. Wydaje się, że wymiana oleju w tym konkretnym silniku przy takich warunkach eksploatacji w okolicach 10 tysięcy km jest warta zaimplikowania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!